Witajcie, nazywam się Aleksander Czapski z klasy 2A. Chciałbym opowiedzieć Wam o Janie Pawle II i o tym, dlaczego nazywano go papieżem dialogu. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach koło Krakowa jako Karol Wojtyła. Mówiono o nim, że był utalentowanym i wysportowanym dzieckiem. Był poetą, filozofem, historykiem i dramaturgiem. Znał wiele języków. Po śmierci papieża Jana Pawła I w 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Prawie od razu nazwano go papieżem pielgrzymem, ponieważ odwiedzał wiele krajów i spotykał się z wieloma ludźmi, z którymi nawiązywał dialog. Słowo dialog oznacza rozmowę, nie tylko mówienie, ale też słuchanie. Nawiązywał dialog z politykami i głowami państw, apelując o dążenie do pokoju na świecie. Jako pierwszy papież nawiązał dialog z przywódcami innych religii, muzułmanami, prawosławnymi, protestantami i Żydami. Okazywał szacunek dla ich religii i zapraszał do wspólnych modlitw. Jan Paweł II rozmawiał również ze zwykłymi ludźmi, z wiernymi, chorymi, biednymi, dziećmi i młodzieżą. Każdemu okazywał zainteresowanie i zrozumienie. Jan Paweł II był papieżem dialogu, ponieważ rozmawiał z ludźmi i potrafił ich słuchać. Potrafił się cieszyć i smucić z innymi. Potrafił się wspólnie modlić. Każdemu okazywał taką samą uwagę i szacunek. Naśladujmy go i bądźmy na co dzień ludźmi dialogu.